Cześć wszystkim! Tu wasz ulubiony prezenter pomp ciepła i klimatyzacji. Klimatyzacji to mniej, ale Karol z Klimatyzacji Katowice. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować kolejny przykład montażu pompy ciepła marki Panasonic, więc już będzie nudno, więc już będzie monotonnie, ale nie będzie to tick-up, jakby można było się spodziewać po tych dwóch wentylatorach, tylko będzie to pompa z H-serii, czyli high performance, o zasilaniu trzyfazowym i pompa o mocy nominalnej 9 kW, czyli taki tick-up, tylko bez dosrysku czynnika. Budynek, w którym zamontowaliśmy pompę ciepła, jest to budynek nowy, jest to budynek wybudowany z pustaka Maxa z Porotermu. Jest to budynek, który jest ocieplony takim hybrydowym steropianem z Swissporu o grubości 20 cm. Jak widzicie, za mną jest coś szarego, jest coś białego. Jest ten steropianik specjalnie ponacinany, ale co ja się będę wypowiadał o izolacji. Budynek, który ma około 130 metrów powierzchni ogrzewanej, budynek z dość dużymi przeszkleniami, budynek, który ma jeszcze w sobie w bryle garaż, zapotrzebowanie bliżej nieustalone, powiem szczerze, nie chciałem się wchodzić na maila, ale myślę, że w okolicach 8-9 kW, więc dość sporo. Na dachu wyląduje izolacja, która będzie wykonana z wełny o grubości 30 cm. Wydawałoby się, że w tym miejscu wylądowałaby J-ka 9-kW, czyli pompa na R32 z jednym wentylatorem, ale z wyliczeń wyszło tak, a nie inaczej. I powiem wam, nie będzie to stanowiło żadnego problemu, ponieważ jak się okaże w dalszej części programu, mamy tutaj w 100% ogrzewanie podłogowe, które jest ogrzewaniem sterowanym strefowo. Więc dzisiaj o tym, jeżeli jesteście zainteresowani taką instalacją, chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to zapraszam do oglądania tego materiału. Jesteśmy w środku i robimy szybki przelot po instalacji, bo chłopaki się tutaj zbierają już na maksa. Chciałem dla was zrobić wywiad z zadowolonym klientem, ale klient niestety nie jest zadowolony, tak? Nie jest zadowolony, bo chłopaki mu niestety przerżnęli kabel, który jest do sterowania rolet, ale nieistotne, jakoś to myślę, że załagodzimy sprawę. Lecąc od prawej, tutaj mamy agregacik, który jest na zewnątrz, więc instalacja freonowa jest naprawdę króciutka, kawałek korytka, zaraz ktoś powie, że jak to może być, że założył ktoś pompę ciepła, założył boiler i tak dalej, nie ma płytek i w ogóle płytki tutaj się pojawią, boiler nawet nie jest zalany wodą. I tutaj widzicie, że mamy ścianę ze styropianu zrobioną, ocieploną dodatkowo od środka i zostały na tym została zrobiona instalacja, więc jakoś to z głową jest, ale kolejny, że tak powiem, praca musiała być taka, a nie inna. Od prawej hydroboksik, standardowy dla pomp ciepła z Panasa, tak, z wbudowanym sterownikiem. Poniżej znowu standardik, czyli separator z flamką, 2 w 1, separator powietrza i zanieczyszczeń. Tutaj mamy zaworek 3-drożny z Afrido. No i instalacja, która została wykonana przez klienta. Tutaj jest to dość na grubo zrobione, ponieważ instalacja została zrobiona z rurki PP40, rurki o dość grubej ściance, bo Adrianek tutaj mówił, że jak to zmierzył, to w sumie ta rura ma mniejszą średnią niż nasza zaprosowana 28, bo ta ma 26, a ta z PP jest mniejszej średnicy w środku, ale bez problemu to tutaj wystarcza. Zaraz się przejdziemy do ogrzewania, troszeczkę o nim poopowiadam, o rozdzielaczu i tak dalej, jakie tam zmiany jeszcze są w planach, i bez problemu to wystarcza, bo mamy tu zmostkowane takie zasilanie PP40 z góry, drugie z dołu, więc ta średnica jest jak najbardziej wystarczająca i jest w sumie większa niż potrzebujemy, a zawsze większa średnica jest lepsza, bo mamy mniejsze opory niż zbyt mała rurka, jakby to na przykład zrobić do rozdzielaczy na przykład 20 piątką.
bo wtedy to było za małe. 32 w sumie tutaj do każdego rozdzielacza na dół i na górę wystarczyła. No, ale wracając do naszej instalacji, jest ona standardowo zrobiona w stali zaciskanej, ocieplonej kauczuczkiem, czyli znowu czarne, grube dyngusy tutaj mamy. Mamy tutaj, tak jak Wam powiedziałem już wcześniej, 100% ogrzewanie podłogowe, a jednak występuje tutaj bufor. Bufor występuje tutaj na powrocie. Jak widzicie, tutaj mamy koreczek i tutaj mamy koreczek i mamy na przelot, że tak powiem, na przestrzał przez bufor puszczoną wodę, która powraca z ogrzewania. Czemu takie rozwiązanie? Ponieważ klient planuje tutaj, na razie go nie ma, ale planuje tutaj termosiłowniki na wszystkich pętlach, więc może być taka sytuacja, że niestety wszystkie pętle nam się zamkną i nie będzie jak pompa miała na przykład zrobić wybiegu, jeżeli będzie chciała zacząć grzać, albo nie będzie miała skąd pobrać energii na rozmrożenie, więc trzeba takie zabezpieczenie zładu wody, czyli odpowiedniej ilości wody i trzeba zabezpieczenie przepływu zapewnić dla pompy ciepła i dzięki takiemu buforkowi 100-litrowemu, tutaj macie tabliczkę znamionową, można by było nawet 60-litrowy buforek wsadzić i też by było, ale tutaj zostało 80, no dobra. Jest co jest po prostu. Dodatkowo jest tutaj wrzucony zabór nadmiarowo upustowy, zabór przebiciowy, czyli to ustrojstwo. I działa to na tej zasadzie, że jeżeli będzie normalny przepływ zachowany przez pętelki od ogrzewania podłogowego, to wtedy będzie normalny obieg tylko przez ogrzewanie podłogowe. A jeżeli te pętelki nam się pozamykają i nie będzie zapewnionego tego przepływu, wtedy woda z zasilania przepłynie sobie, przebije przez ten zawór, przepłynie bezpośrednio do bufora i powróci do pompy ciepła. Więc mamy zapewniony ten minimalny wład i minimalny przepływ. Jak widzicie, z bufora, z miejsca, które jest standardowo odpowietrznie wkręcony, zostało zrobione odpowietrzenie, zostało powieszone dodatkowe naczynie przeponowe na cele CO. Po lewej macie na belce mosiężnej zainstalowane duże naczynie na cele CW, czyli do tego zbiorniczka. Zbiorniczek jest ze stali nierdzewnej, zbiorniczek z nierdzewki. Tutaj macie tabliczkę znamionową. No i cała instalacja, jeżeli chodzi wokół zbiornika do ciepłej wody użytkowej, została zrobiona z miedzi i została ocieplona również kauczuczkiem, tak, czarnymi zyngusami. Mniej więcej tak to tutaj wygląda. Dodatkowo jeszcze została zainstalowana pompka obiegowa do cyrkulacji, żeby klient miał tutaj od razu ciepłą wodę po odkręceniu kranu. Tak to mniej więcej się tutaj prezentuje. Dla mnie standardzik, chłopaki się postarali jak mogli. Adrian na pewno się tutaj spuszczał, żeby wszystkie kąty zostały zachowane i żeby wszystko było zrobione z dokładnością do milimetra. Tak, tak, no. Super jest. Dobra, idziemy na zewnątrz, bo pompa widzę, że pracuje. Jak widzicie, temperaturka jest taka, minus 2 stopnie. 12 stopni mamy w układzie, tak, mamy włączonego siłacza, więc powinna się sprężarka wkręcać na maksa i zobaczymy, jak ta bestia brzmi. Na zewnątrz jakieś 1,5 metra od i patrzcie i słuchajcie, jak to jest głośno. 5 metrów. Jaka radość, dziecięca radość. Dziesięć meterków. Co ja mogę powiedzieć? Brzmi to normalnie jak tikapek. No, okej, okay. Lecimy do środka. A tutaj mamy leśnego skrzata, który reguluje przepływy. Jesteś tańszy niż sterowanie strefowe, tak? Tak. Jak będzie osiągnięta temperatura, to rozumiem, że będziesz... Bo fajnej pani bym się zatrudnił. Mógłbym tak regulować cały czas. 24 na dobę. Ale to jest gorąca kobieta, więc jej jest niepotrzebne ogrzewanie. Okej. Okay. Dobra, tak między prawdą a Bogiem, to tutaj macie jeden rozdzielacz taki dłuższy. Ile mamy sekcji tutaj? 10? 8. 8 sekcji i to mamy rozdzielacz na dole. Jak widzicie, rurki, które są doprowadzone PP40, bez problemu to
wystarczy. I docelowo w tym miejscu mają jeszcze wylądować siłowniki, które będą sterowane przez jakiś układ tam nadrzędny, przez termostaty i będą mogły się dowolnie regulować, otwierać i zamykać. Dobra, lecimy jeszcze na chwilę na górę. W górze mamy innego skrzata, który reguluje przepływy, tak? Tak, i tak. Tutaj mamy ile? Znowu 8 pętli? 9. 9! Aż czego? Nie wiem, czy to się zalicza, to jak to się zalicza, to 10, nie? Nie, to się nie zalicza. I z niebieskiej rurki mam wykonaną podłogówkę. Widzicie? Da się? Da się, no. I znowu, zasilanie, powrót zrobione z rurki PP40. Tak? Parzy? No, tak. Dobrze, musimy niestety kończyć, ponieważ już podłogówka parzy. I pojechali w siną dal chłopaki. Rycerze w lśniących zbrojach, wyposażeni w kauczukowe dingusy oraz maszynkę do zaprasowywania. Powrócą w następnym odcinku, aby prawić nowe treści.